Ze mną Tomek Adamek, znajdujemy się w osadzie Śnieżka w Łomnicy. Powiedz mi, jak mijają te przygotowania do walki z Saletą? Wszystko w porządku, czas biegnie bardzo szybko, niewiele zostało do walki, więc odliczamy dni, można powiedzieć. Obóz był dobry, miałem wszystko, czego potrzebuje pięściarz, nic dodać, nic ująć. No jest wszystko 100% i oby tak było w walce. Powiem Ci szczerze, że jestem u Ciebie tutaj pierwszy raz w Łomnicy. Bardzo fajny klimat, ta osada położona w fajnym miejscu. Te przygotowania się chyba różnią od tych poprzednich, prawda? No na pewno mam wszystko na miejscu przygotowane. No Mateusz tutaj, Borek się postarał mi to wszystko przygotować, więc ludzie przyjaźni, no i współpracujemy dobrze. No mówię, prawdziwe przygotowania, no ale zawsze weryfikuję ring i teraz to wszystko, co się przepracowało, trzeba przenieść do ringu i pokazać, że jeszcze można. Opowiedz mi troszeczkę o tej współpracy z Kubą Chyckim. Co on wnosi w te Twoje przygotowania? Znaczy oczywiście, no Kuba bardzo świetny fachowiec, ma pojęcie o rzeczy, którą robi i bardzo właśnie się cieszę, że mogłem go poznać i współpracujemy razem, no ale ja powtarzam, że weryfikuję ring, no wszystko jest przepracowane, jest zrobione dobrze odnośnie, mówię, Kuby, treningu, sparingi, wszystko gra. No ale 26 trzeba wejść do ringu, no i to przenieść i oby się to udało, by nie zawieść kibiców, no bo przecież mówimy zawsze, że jest dobrze, jest super, no ale zaś ten dzień właśnie jest najważniejszy, by to pokazać, że ten obóz był dobrze przepracowany, no i by kibice zobaczyli jeszcze starego Adamka w dobrej dyspozycji. Jeżeli zdecydujesz się dalej kontynuować swoją karierę, to również będziesz z Kubą współpracował? Na pewno i pewnie powrócę do Łomnicy, ale no nie myślę dzisiaj nad przyszłością, myślę o walce tej, która się zbliża, bo w tej walce chcę wyglądać bardzo dobrze i wszystko ku temu idzie, że tak będzie. Widzę, że naprawdę te przygotowania bierzesz bardzo serio. Zmieniłeś chyba również żywienie, teraz się zdrowo odżywiasz, tak? Bo do tamtej walki ze Szpilką, no powiem szczerze, że widziałem cię bez koszulki, no i tam były małe braki. Znaczy, no, nigdy nie jadłem rzeczy niewłaściwych, zawsze się dobrze odżywiałem, no bo to jest bardzo ważne. No tutaj jest, no jest obóz przygotowawczy, czyli mówię o Kubie, cały właśnie, można powiedzieć, te 8 tygodni, które był obóz na to właśnie ten czas, no to jest super, no odnośnie, on szykuje jedzenie, te potrawy takie ilości, no także no mam wszystko, co powinien mieć pięściarz, no i weryfikacja to ring, zawsze mówię, bo tu można mówić dzisiaj, co ja nie zrobię, co ja nie zdziałam, no ale mówię, no nie chcę zawieść 26, no i pokazać, że jest stary Adamek wciąż dobry, szybki i tego bym chciał. Nad szybkością głównie pracujesz? Znaczy to są moje atuty, każdy wie, no, że jeżeli jestem, mam swoją przednią rękę szybką, no to ja wygram z każdym. Przegrywałem moje walki, gdy nie miałem tego właśnie atutu, no i każdy wie, że... Powiedz mi, Tomek, tak serio, walkę ze Szpilką zlekceważyłeś, te przygotowania zlekceważyłeś, bo wiesz, jak patrzę wtedy, jakich miałeś sparring partnerów, jak jest teraz, to jest, no to tak to wygląda właśnie, jakbyś tam tą walkę zlekceważył. Znaczy nigdy nie lekceważyłem nikogo, no powiem tak, ja może byłem przejechany, może trenowałem za ciężko, dużo biegłem po górach, może, no po co, to nie był mój dzień, no nie miałem szybkości tego dnia. Co było, no trudno, możemy gdybać, no coś było. Na pewno nie to, że nie trenowałem, bo trenowaliśmy bardzo ciężko. Ja nigdy nie trenuję słabo, czy tylko by kogoś lekceważyć. A może właśnie było przejechany, bo człowiek jest przejechany i też mieliśmy tutaj też przemęczenia lekkie, to trzeba odpuszczać. No właśnie to jest Kuba, który tutaj wszystkim steruje i widzi, że dodać, ująć trening i tak dalej. Także są to ważne, istotne rzeczy. No i nie zapeszać, aby tak było w ringu, bym był znów szybki i w świetnej formie. Wydaje mi się, że będziesz dysponował podobną szybkością, jaka była w walce ze Szpilką. Nie sądzę, żeby było dużo lepiej. Czy według Ciebie taka dyspozycja jak ze Szpilką wystarczy na Saletę? Ring pokaże. No, bo co tu możemy gdybać opowiadać story, baśnie wielkie. No mówię, wychodzi, jest pierwszy gong, wychodzisz i walczysz jak najlepiej potrafisz. No. Nie chcę zawieść kibiców, trenuję bardzo ciężko i wszystko zbliża ku dobremu.
a zobaczymy, co, jak będę wyglądał 26. Chcę wyglądać jak najlepiej, jak to jest możliwe, dlatego trenuję bardzo ciężko. Walka z Soletą to dla Ciebie wyzwanie sportowe, czy taka, można powiedzieć, walka o honor? Bo tak naprawdę no, masz dwie porażki, jeżeli byś teraz przegrał z Soletą, to ja nawet nie chcę myśleć, jakie byłyby komentarze. A z drugiej strony, jeżeli wygrasz z Soletą, to kibice powiedzą, że Adamek pobił prawie 50-letniego dziadka. Znaczy, ja chcę w walce wyglądać dobrze i robię ku temu wszystko, by tak było, bo by kibice zapamiętali mnie właśnie z wielkich walk, którymi potrafiłem się pobić, determinacja i tym wygrałem walkę, zdobyłem mistrzowskie pasy. A tych walk było wiele w mojej karierze i taki chcę być w tej walce. I żeby kiedyś kibice wspomnieli, no, że był taki Adamek, do końca walczył, wrócił, pokazał serce do walki i swoje atuty. No i taki chcę być właśnie, siebie chcę widzieć 26 września. Zawsze jak Adamek walczył, czy to w głównej walce wieczorem, czy też nie, przyciągałeś mnóstwo kibiców, bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki. Dzisiaj jest inaczej. Zaskoczony jesteś tym? Znaczy, to już nie jest moja jakby tutaj sprawa, to jest tam się zajmuje Polsat, to jest wszystko należy do nich. Ja mam się przygotować do walki i wyjść i wygrać i na tym się skupiam. Nie wydaje ci się trochę, że nie wiesz kiedy skończyć, bo tak naprawdę walka z Głaskowem była powiedzmy sobie szczerze jeszcze nie najgorsza, szpilka już cienko i takie mam wrażenie, że po prostu nie wiesz kiedy zejść ze sceny. No właśnie ta walka zweryfikuje, bo mam solidne przygotowania i tego dnia wszystko wyjdzie. Jeżeli będę ten stary Adamek, to znaczy, że jeszcze mogę się pokusić o jakąś walkę, a jeżeli nie będę się czuł, nigdy już do ringu nie wejdę, no bo niestety, no, zdrowie jest najważniejsze, jestem zdrowy, mam żonę, dzieci i mam dla kogo żyć, więc dałem sobie ten czas tutaj, właśnie siedząc w Polsce, przygotowując się jak najlepiej mogę, by tej walce wyglądać dobrze, a zweryfikuję właśnie ten dzień. A jak najbliżsi zapatrują się na Twoją walkę z Saletą? No, żona była przeciwna i dzieci moje, Zygi również. Bym już nie walczył, bo mówi, zrobiłem swoje, zarobiłem trochę pieniędzy, jednak jakoś jest niedosyt, że no przecież nie chcesz kończyć na walce przegranej, więc powróciłem, by kibicom się przypomnieć i zawalczyć jak najlepiej potrafię. Dla Ciebie dobra walka z Soletą to co, że przeboksujesz cały dystans i wygrasz na punkty, czy po prostu znokautujesz Soletę i powiesz, wrócił stary dobry Adamek i będą chodziły znowu myśli, żeby próbować walczyć o Mistrzostwo Świata? To gdybanie, no, jak to wyglądać dobrze w walce, no i jeżeli tak będzie, to wtedy mogę pomyśleć coś o przyszłości, ale ja muszę wyglądać dobrze, muszę czuć swój speed i na tym bazowałem całą moją karierę i wszystkie walki, które wygrywałem. Jeżeli tego nie było w ringu, przegrywałem walki. Niestety 4-krotnie tak było i nic za to nie poradzę. A siedzi Ci ta przegrana ze szpilką jeszcze w głowie? Chciałbyś rewanżu? Ale każda walka tam coś odczuwa, że najbardziej odczuwam walkę, najbardziej mi żal walki o Mistrzostwo Świata, no bo to była moja szansa wielka, no ale niestety, no to nie byłem wtedy ja, no i trzeba było uznać wyższość przeciwnika, kibiców, które zawiodłem, no ale taki jest sport. Wróćmy tutaj jeszcze do tych przygotowań. Mariusz Wach dzisiaj przyjechał i ile tych sparingów zrobicie z Mariuszem? 4 sparingi zrobimy ostatnie i mam nadzieję, że mi pomoże się przygotować w tej końcówce. Mariusza znam przecież, znamy się od wielu lat, także mam nadzieję, że będzie dobra współpraca. Ty jeszcze robisz ten tydzień sparingi i już łapiesz pewnie luz i świeżość. No tak, jak powinno się robić. No, ostatni tydzień, w przyszłym tygodniu kończymy i zostanie tydzień na świeżość, no by w walce wyglądać jak najlepiej. Zmęczenie się już daje we znaki? No oczywiście, że jest, no bo trenuję bardzo ciężko, trenujemy już minęło 6 tygodni, tak, więc jest zmęczenie, są lepsze dni, gorsze, no ale tak jest w boksie, no nie da się być każdego dnia świeży, no jeżeli jesteś w tym biznesie, to wiesz jak to jest. Tomek, dzięki za rozmowę i życzę Ci powodzenia 26 września w walce z Przemysławem Saletą. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców.